Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj, zacznijmy od pani, Violetta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa, witam koleżeństwo. Jacek Rudzieniec, Stowarzyszenie Tumy. Dzień dobry. I Artur Kras, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. A zaczniemy dzisiaj od bardzo ważnego tematu, nawiązując troszeczkę do szczytu klimatycznego, który odbywa się właśnie w Polsce. Zgodnie z dokumentem, który będzie omawiany podczas najbliższej sesji Rady Miasta Płocka, a dotyczącym weryfikacji programu ograniczenia niskiej emisji, wiemy, że w Płocku dużym problemem jest emisja pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzoapirenu. Pomimo, że w porównaniu z rokiem 2010 znacznej poprawie uległ stan powietrza w Płocku, to nadal notujemy przekroczenia, szczególnie na osiedlach domków jednorodzinnych i w budynkach komunalnych. Według tego raportu w latach 2010-2017 miasto wykonało przyłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej, ale już na przykład termomodernizację budynków wykonano jedynie w 35 z planowanych 207 obiektów, a zmianę sposobu ogrzewania tylko w połowie planowanych budynków. Właściwie w ogóle nie zrealizowano założeń w sprawie instalacji źródeł odnawialnych, których wykonano 8 z planowanych 160. Jak usłyszeliśmy podczas odbywającego się szczytu klimatycznego w Katowicach, efekt ocieplenia klimatu następuje zbyt szybko, a niestety działania ludności, no nie tylko w Polsce, na całym świecie, są zbyt wolne. Co według Państwa możemy zrobić, aby poprawić tę sytuację, przynajmniej w Płocku? Może od pana Tomasza, tak nietypowo zaczniemy. Przyjmuję. Szanowni Państwo, no faktycznie od wielu lat tak naprawdę, a ściśle od kilku ostatnich, ten smog w mojej ocenie zrobił się bardzo popularnym sloganem. Zanieczyszczenie powietrza było, jest i niestety prawdopodobnie będzie. Dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że z poziomu samorządu jest to uzależnione od środków, które dany samorząd może przeznaczyć, chociażby właśnie na wymianę kotłów grzewczych. I tu skupię się tylko i wyłącznie na Płocku, bo pani redaktor zacytowała, czy powiedziała, że faktycznie no, u nas najbardziej narażone są te osiedla, w których przewagą są domki jednorodzinne. Odebrałem te słowa w kierunku właśnie lewobrzeżnego Płocka. I proszę zwrócić uwagę, że tak jak w Płocku, na pewno sytuacja ta znacząco się zmieni wtedy, kiedy to przyjdzie tak na dobrą sprawę w końcu fakt gazyfikacji lewobrzeżnego Płocka. Na co my czekamy tak na dobrą sprawę już od 2007 roku. Ja tu jestem pełen nadziei, mając pełną wiedzę, co i na jakim etapie jest, że faktycznie proces ten zakończy się do 2022 roku i wtedy po pierwsze to będzie pewien czynnik, który umożliwi ludziom wymianę tego całej tej instalacji, którą dziś mają. Natomiast tu już kłania się druga rzecz, ponieważ ja już nie mogę przesłuchać tego w różnych mediach, kiedy to ludzie mówią, że ci, co palą takim węglem czy innym opałem, no są źli, w ogóle nie rozumieją jakby podejścia. Oczywiście, że rozumieją, natomiast faktem jest, że nie wszystkich stać na to, żeby wymienili te kotły, nie stać ludzi na to, żeby palili naprawdę najlepszym opałem czy najlepszej jakości tak naprawdę węgiel. I jeżeli tak na dobrą sprawę no wszystkim leży to na sercu, to powinniśmy wypracować takie narzędzia, które pomogą tym ludziom, po pierwsze, wymienić te kotły, o których mówimy, bo bez tego uważam, że mimo tego, że będziemy mieli zgazyfikowany cały lewy brzeg, my sobie nie damy rady, bo po prostu ludzi nie stać na te nowe kotły. A po drugie, jeżeli faktycznie no, tak ludzie źle mówią o tych, którzy w pewien sposób no, przyczyniają się do tego, no tak, tylko należy to też zrozumieć z punktu widzenia tego mieszkańca, który naprawdę, uwierzcie mi szczerze, bo jestem z takiego osiedla, no niejednokrotnie nie stać go na lepszy węgiel, na lepszy opał, na wymianę kotła, na inną alternatywną metodę
opalania domu. I tu jest właśnie pole do popisu nie tylko dla tak naprawdę samorządu Płocka, ale tu popatrzyłbym na to globalnie, zarówno wszystkich samorządów, tak naprawdę rządu naszego kraju oraz generalnie struktur Unii Europejskiej, bo w końcu wszyscy muszą zrozumieć, że to nie jest tak, że ludzie chcą albo nie mają świadomości, nie mają informacji. Ludzi w większości po prostu nie stać na to, żeby dostosowali się do tych wymogów tak naprawdę, które są narzucone, bo nie jest sztuką narzucić komuś to, co ma zrobić. Sztuką jest pomóc mu, żeby w pewien sposób mógł zrealizować te założenia, które de facto są mądre. Pani Violeta. Pani redaktor, wspominając o informacjach, które mamy na najbliższej sesji, będziemy o tym rozmawiać, no nie miałam akurat na myśli tylko i wyłącznie lewobrzeżnej części Płocka. Absolutnie. Aczkolwiek cieszę się, że wreszcie po 2016 roku sprawa się ruszyła, przyłącza gazyfikacji właśnie do osiedli Radziwie Góry, Ciechomice i Pradolina Wisły, bo wcześniej niestety słyszeliśmy o zupełnie innych mrzonkach, czyli podłączeniem tak naprawdę przyłącza gazowego pod dnem Wisły, co jak zaczęłam rozmawiać po raz pierwszy po wyborach parlamentarnych, uznano, że to jest po prostu nierealne i dlatego zaproponowano przyłącze gazyfikacji od strony gminy Gąbin poprzez Dobrzyków i dalej idąc do naszych osiedli. I mam szczerą nadzieję, że te plany, ten harmonogram prac, który został wykazany przez spółkę gazowniczą, zostanie zrealizowany i myślę, że już w roku 2022-2023 tak naprawdę te osiedla będą w pełni zgazyfikowane. Natomiast bo w tej chwili tworzy się dokumentacja techniczna, w tej chwili są prace przygotowawcze i najpierw zaczynamy od Gąbina, a później idziemy dalej w te tereny powiatu płockiego, trafiając aż po gminę Płock. Jeśli chodzi o materiały i o problem smogu czy pyłów PM10 i PM2,5, o których pani wspomniała, ja cieszę się, że wreszcie o tym rozmawiamy częściej i mamy większą świadomość tego, bo rzeczywiście przez lata nie wspominano o tym tak bardzo, a rzeczywiście część z tych gospodarstw domowych, które chociażby są w mieście Płocku, na przestrzeni tych lat podłączyły się czy do gazu, czy do innych alternatywnych form, czy bardziej ekologicznych typu olej. Natomiast myślę, że tak na przestrzeni ostatnich przynajmniej 5 lat coraz częściej o tym rozmawiamy i coraz częściej rozmawiamy o problemie ekologii, ochronie środowiska w tym zakresie, a przede wszystkim powietrza, tym co oddychamy, tym co wdychamy jako mieszkańcy i wszyscy Polacy. Mówiąc o tych dokumentach i stanie ich realizacji na przestrzeni tego ostatniego okresu, oczywiście można sobie zadać pytanie, czy Urząd Miasta mógł zrobić więcej? Czy miasto mogło zrobić więcej dla mieszkańców Płocka w formie zachęty, aby chętniej wymieniano zarówno piece, jak i całe instalacje po to, żeby dostosować je do bardziej ekologicznych form ogrzewania. Ja powiem tak, akurat lewobrzeżna część Płocka nie ma jakby alternatywy, bo alternatywą jest olej czy gaz, który jest droższy, bo nie jest sieciowy. I rzeczywiście dla mieszkańców jest to bardzo duży wydatek i stąd uważam, że tutaj akurat do nich pretensji mieć nie można. Natomiast są osiedla, na przykład duże osiedle Wyszogrodzka, gdzie jest alternatywa, tam jest przyłącze gazowe i tak naprawdę ci mieszkańcy, owszem, podłączyli gaz, ale z niego nie korzystają w formie opału, w formie ogrzewania mieszkań. I uważam, że to też jest oczywiście kwestia ekonomii, tak, gospodarstwa domowego, czy są w stanie sobie z tym poradzić, czy nie, ale tutaj brakuje nam chyba większej edukacji, większej świadomości jeszcze i tego, że, bo często słyszę takie aluzje ze strony mieszkańców, komentarze nawet pod jakimiś artykułami o jakichś programach finansowanych czy z budżetu państwa, czy z budżetu miasta na dofinansowanie czy wymiany pieca CO, czy wymiany instalacji, że komuś tam nie dopłacano, tak? Musiał sam z własnych środków finansowych to zrealizować, wykosztować się na samą instalację i ogrzewanie swoje. A teraz są takie komentarze, że nie będziemy z budżetu wszystkich pieniędzy mieszkańców Płocka dopłacać do wymiany danego osiedla. Ja myślę, że to jest
jest złe myślenie, ponieważ my wszyscy oddychamy tym powietrzem i powinniśmy dbać o to, żeby ta jakość powietrza była coraz lepsza. Więc szanujmy tak naprawdę tych mieszkańców, którzy no teraz mogą skorzystać akurat ze środków publicznych i mogą, bo są te programy, bo są też programy rządowe. Chciałabym wspomnieć też, że rząd też uruchomił program w zakresie również termomodernizacji. To nie chodzi tylko o samą wymianę, ale również termomodernizację, bo sama wymiana oczywiście też jest istotna, ponieważ oszczędzamy to ciepło, które zostaje w domu, a ono nam nie ucieka. Czyli tym samym nie zużywamy więcej tego opału po to, żeby mieć ciepło w domach. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy miasto zrobiło wystarczająco w tym zakresie, myślę, że nie do końca. Ja w momencie, kiedy ustalaliśmy procenty dopłaty do wymiany piecy i instalacji grzewczych, to ja wtedy zwracałam uwagę, że powinno być to znacznie wyższa w sensie zachęty, bo sama wymiana i dopłata do wymiany to jest oczywiście jednorazowy wydatek dla każdej rodziny i to jest duże. Natomiast każdy przelicza sobie to też na opłaty miesięczne, ile będzie później musiał płacić w stosunku do tego, co teraz płaci. Nie chcę oceniać, tak, czy ktoś opala dobrym węglem, czy złym węglem, to jakby jest inna sprawa. Tylko każdy mierzy swój budżet domowy na podstawie tych rachunków, które kiedyś płacił, a które będzie płacił w przypadku innej tej ekologicznej alternatywnej formy opału. I w związku z tym zastanawiam się, czy też nie powinniśmy w jakiś sposób stworzyć pewnych programów, które będą nie tylko tą jednorazowym wsparciem, zachętą niejako na wymianę tego ogrzewania, tylko czy nie powinniśmy stworzyć jakichś programów i innych, o których pani wspomniała, które w ogóle nie były wykorzystywane przez miasto, po to, żeby również to w jakiś sposób nie dotykało tych miesięcznych wydatków w takiej formie, że no nie będzie to dla nich atrakcyjne. Jeśli mają płacić o 1/3 czy 1/4 więcej w stosunku do tego, co dziś płacą, no to pewnie nie są w stanie sobie na to pozwolić. I w związku z tym uważam, że miasto powinno się bardziej zaangażować. Podawałam przykłady innych miast w Polsce, gdzie nawet dofinansowanie do samej wymiany instalacji i kotłów było na poziomie 100%. U nas niestety nie są to tak wysokie formy dofinansowań. Uważam, że powinniśmy bardzo poważnie się nad tym zastanowić. Szczególnie, że to nie dotyczy jakby całego roku, tylko przede wszystkim tego okresu grzewczego, późno-jesienno-zimowego i zimowego, kiedy rzeczywiście, no, wjeżdżając na niektóre osiedla, odczuwamy znacznie tą inną jakość powietrza i powinniśmy o tym pomyśleć, bo wszyscy tym oddychamy. Mhm. To jeszcze pan Artur zdąży przed przerwą. Szanowni Państwo, problem źródeł niskiej emisji jest naprawdę gigantycznym problemem. Świadczy o tym choćby fakt, że przez ostatnie 3 lata, kiedy dofinansowujemy wymianę pieców, z tej wymiany skorzystało mniej niż 300 osób. Tyle było chętnych. Natomiast z ostatniej inwentaryzacji w roku 2017, którą miasto przeprowadziło źródeł niskiej emisji, wynika, że tych źródeł w mieście jest prawie 5 tysięcy, dokładnie 4892. Tyle było. Ale to z czego wynika, że tak mało osób korzysta z tych programów? Ja myślę, że może być to, o czym moi poprzednicy mówili, że bardzo istotnym elementem w korzystaniu z tego programu jest choćby cena energii pozyskiwanej z gazu, pozyskiwanej z prądu czy z oleju opałowego, że bardzo często o tym, czy mieszkaniec miasta zdecyduje się na wymianę pieca, nie decyduje nawet to, czy go stać, czy go nie stać na wymianę tego pieca, tylko to, ile będzie później płacił miesięcznie. I ja myślę, że tutaj jest, moim zdaniem, tutaj jest pole do popisu choćby dla naszego największego dostarczyciela ciepła, czyli dla Orlenu, bo ja nie rozumiem sytuacji, kiedy w Płocku energia, którą cieplna, którą pozyskujemy z Orlenu, jest, jej cena jest zbliżona do warszawskiej, podczas gdy wszyscy wiemy o tym, że energia cieplna produkowana w Orlenie to jest energia odpadowa. Gdyby nie miasto, które pobiera z Orlenu ogromne ilości ciepła, to Orlen musiałby budować chłodnie kominowe i po prostu w jakiś sposób utylizować to ciepło. Tylko sprzedawcą nie jest Orlen, tylko firma Fortum. No tak, ale zdarzyło się parę lat temu, że miasto sprzedało PEC fińskiej firmie Fortum. Nie wiem, czy nie warto byłoby z punktu widzenia miasta wrócić i odkupić tę firmę. I wtedy miasto byłoby partnerem dla Orlenu, choćby do rozmów na temat cen energii w Płocku.
Panie Jacku, jeszcze minutkę mam. To ja tak szybko postaram się podsumować to wszystko, co powiedzieliśmy tutaj. Każdy z nas musi mieć w głowie słynne hasło myśl globalnie, działaj lokalnie. I to w ostatecznym rozrachunku tak naprawdę ta osoba, która rzeczywiście korzysta z tych piecy, jest tą osobą, która decyduje, czy w pewien sposób, czy rzeczywiście jest ją stać na używanie dobrego węgla, słabego węgla. Ja się boję tutaj, że do tego wszystkiego musimy dodać jeszcze niestety palenie śmieciami. Także ten element ekonomiczny wydaje mi się tutaj jest bardzo zasadniczy i tutaj miasto i nie tylko miasto, wydaje mi się, że również centralnie należy się zastanawiać przede wszystkim nad edukacją. Edukacja jest bardzo ważna, żeby tak naprawdę każdy wiedział, co się dzieje z naszym powietrzem i z naszym zdrowiem w momencie, w którym przez piec przechodzi właśnie materiał palny, który jest mało efektywny pod względem wytwarzania energii, a przy okazji po prostu wytwarza całą masę środków chemicznych, substancji chemicznych, które potem rzeczywiście źle wpływają na nasze zdrowie. Więc na pewno edukacja, ale też i w dużym stopniu wsparcie też i finansowe. Ja się boję, jak to teraz właśnie będzie w momencie, w którym wzrosną ceny energii, czy budżety domowe niestety nie przerzucą się na coraz gorszy opał. Nie. Jeśli chodzi o energię elektryczną, wyraźnie powiedział pan minister, że nie dotknie to indywidualnych gospodarstw. Zgadza się, indywidualnych gospodarstw tak, natomiast to jest element bezpośredni, natomiast pośrednio te opłaty do nas dotkną, ponieważ będą musiały za tę energię elektryczną zapłacić firmy. Firmy przerzucą to obciążenie na cenę produktów, etc. Także nie będzie to koszt bezpośredni, na pewno będzie to koszt pośredni. To mnie martwi, że ekonomia, gospodarka, która dotyka każdego domu, może mieć bardzo duży wpływ na to, że to powietrze będzie nam się psuło, a nie poprawiało. Trochę smutno kończymy pierwszą część naszego spotkania, ale spotykamy się już po przerwie. Przekrój tygodnia. Witam po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pani Violetta Kulpa. Witam serdecznie. Tomasz Kominek. Witam ponownie. Jacek Rudzieniec. Dzień dobry, witam ponownie. Artur Kras. Bardzo mi miło. Po gorącej dyskusji w trakcie przerwy rozpoczynamy nowy temat, a dotyczy on planowanej likwidacji świetlicy środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza w Płocku. Zgłosili się do nas rodzice z prośbą o interwencję, stąd ten temat. Jak się okazuje, Urząd Miasta Płocka zaproponował Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na przyszły rok kwotę o 53 zł mniejszą na jedno dziecko miesięcznie niż w roku poprzednim. Ogółem daje to kwotę przerażającą dla TPD 30 tysięcy złotych. Rozmawialiśmy z panią prezes, natłumaczyła, że gdyby to było jeszcze kilka tysięcy, to daliby radę, ale 30 tysięcy złotych nie są w stanie zaoszczędzić na niczym, bo TPD dla dzieci kupuje środki wyposażenia szkolnego, jedzenie, organizuje wycieczki do kina, czyta lektury. To miejsce jest naprawdę bardzo ważne i dla dzieci, i dla rodziców przede wszystkim, którzy mogą spokojnie iść na drugą zmianę do pracy, wiedząc, że dzieci są pod dobrą opieką, że mają odrobione lekcje, że są tam po prostu bezpieczne. Ja tylko wspomnę, że zadeklarowana ilość dzieci, która tam miesięcznie ma przychodzi do tej świetlicy, to jest 25 osób. Średnia z ostatniego roku to jest jakieś 18-19 osób. Owszem, zdarzało się wcześniej, że to było około 14-15 osób. Zdarzały się takie miesiące. I tutaj, co ciekawe, pani prezes powiedziała, że dzieci nie przychodziły czasem na świetlicę, bo była to kara ich rodziców. Po prostu pobyt na świetlicy jest dla nich czymś wspaniałym. Jest to dla nich nagroda. I kiedy coś tam przeskrobały, to rodzice po prostu jako karę
taką stosowali, że dzieci nie mogły przyjść na świetlicę. No, tymczasem Urząd Miasta bierze pod uwagę właśnie frekwencję dzieciaków na świetlicę i no, wychodzi na to, że TPD nie znajdzie tych pieniędzy w swoim budżecie, bo po prostu nie ma skąd wziąć i świetlica zostanie od 1 stycznia zamknięta. Co państwo na to, czy w ogóle, po pierwsze, dlaczego dochodzi do takiej sytuacji, że Urząd Miasta obniża te pieniądze na konkursy, a po drugie, no co zrobić w tej sytuacji, żeby dzieci swojego miejsca na ziemi nie straciły? Panie Jacku, może od pana. To jest bardzo przykry temat. Takie miejsca są naprawdę fenomenalnymi ośrodkami dla dzieci. Dzieci tam znajdują pole do popisu dla swojej kreatywności, bo tu nie chodzi tylko o to, że jest to takie miejsce, w którym dzieci mogą przebywać w momencie, w którym rodziców nie ma w domu. To jest też i taka świetlica środowiskowa jest również miejscem właśnie, w którym dzieci uczą się pewnej integracji, są ze sobą. To jest bardzo przykre, bo na dzieciach nie powinno się oszczędzać. My potem chcemy mieć mądrych, pracowitych, odpowiedzialnych obywateli, a nie inwestujemy w sam początek tego wychowania obywatela, czyli w dzieciństwo. Nie oszczędza się, powtórzę, na dzieciach. 30 tysięcy to nie jest wysoka kwota. Nie wierzę, że nie można wygospodarować kwoty 30 tysięcy. W budżecie to jest roczna kwota, z tego co czytałem. Roczna. Mhm. W związku z tym proszę sobie to podzielić przez 12 miesięcy. Ja już tutaj nie będę się popisywał matematyką i zobaczyć, ile to jest miesięcznie w kwestii dopłaty. Bardzo, bardzo przykro mi, że rzeczywiście do takich sytuacji dochodzi, gdzie wbrew pozorom z punktu widzenia gospodarczego to nie jest wysoka kwota do znalezienia, a dzieci będą poszkodowane. Mhm. Proszę pamiętać, że tam są, tam się znajdują dzieci też z różnych rodzin. Nie każda rodzina potrafi, nie każda rodzina chce i nie każda rodzina umie te dziecko poprowadzić przez życie. To miejmy w głowie, a nie ekonomiczne pieniądze. Warunki. Dokładnie. Panie Arturze. Proszę państwa, ja chciałem przede wszystkim sprostować. Otóż nie zmniejszamy dotacji na dziecko, bo ta dotacja wynosiła przynajmniej od 4 lat ostatnich i nadal wynosi 400 zł na jedno dziecko. Natomiast problemem jest to, że tych dzieci w zajęciach uczestniczy coraz mniej. I w sytuacji, kiedy dzieci było 30, a teraz jest 20 kilka, to automatycznie kwota globalnie przeznaczona na taką świetlicę jest mniejsza i to jest ten problem. Ale w ciągu ostatniego roku pani prezes stwierdza, że wzrosła ta ilość dzieci. Ale problemem jest to, że na terenie Starego Miasta takich świetlic środowiskowych jest co najmniej 5, a na przykład na osiedlach, gdzie byłyby równie potrzebne, nie wiem nawet czy nie bardziej, na przykład choćby na Podroszycach, tam jest tylko jedna świetlica. Myślę, że organizacje pozarządowe też powinny troszeczkę poszerzyć zakres swojego działania, bo mówię, skupianie się na terenie Starego Miasta, gdzie liczba mieszkańców systematycznie maleje. W ciągu ostatnich 10 lat ze Starego Miasta było bodajże 5 tysięcy mieszkańców, a liczba świetlic pozostała ta sama. No niestety powoduje takie skutki. I myślę, że tu właśnie jest problem. Nie w kwocie, którą przeznaczamy. Oczywiście tę kwotę radni siedzący naprzeciwko mnie mogą podnieść na każde dziecko, ale właśnie problemem jest to, że ta liczba dzieci uczestniczących w zajęciach jest coraz mniejsza. Pani Violeto. Panie radny, tak jak radni siedzący naprzeciwko pana, tak jak i pan może podnieść tę kwotę. To niebywałe, że w dzisiejszym roku budżetowym, kiedy jesteśmy po zamknięciu praktycznie już 2018 roku, chwaląc się miliardowym budżetem, chwaląc się inwestycjami, które sięgały kilkuset milionów złotych i będą w nowym budżecie, chociażby stadion Wisły Płot, który na pewno będzie sięgał około 200 milionów w sumie cała inwestycja, kiedy chwalimy się zdobytymi środkami z Unii Europejskiej, bo to nie są nasze pieniądze, tylko pochodzące z Unii Europejskiej ze strony marszałka, nie jesteśmy w stanie zagwarantować 30 tysięcy złotych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. I teraz pan mi mówi, że zmniejsza się ilość dzieci. Ja pytam się, a skąd pan wie, jaka będzie ilość dzieci w 2019 roku? To, co podają zwykle oferenci czy beneficjenci, to jest szacunkowo ilość dzieci, która może być. I tak jak teraz pani prezes powiedziała, że prawdopodobnie szacowali, że będzie taka ilość, a tych dzieci było więcej. Dlatego, że tam nie jest tylko
jeśli mamy takie przeświadczenie, że tam jest tylko zabawa, tam jest też nauka. Tych dzieci uczy się czytać, pisać, wychodzi się z nimi do kina, gdzie niejednokrotnie nie mają może takiej możliwości w ogóle skorzystania z wyjścia do kina, czy do teatru, czy skorzystania z innych ofert kulturalnych, bo po prostu nie mają tego w rodzinach. I dlatego tak ważne jest utrzymywanie świetlic środowiskowych w obrębie Starego Miasta. Żadne to jest dla mnie tłumaczenie, że likwidujemy, bo jest coraz mniejsza ilość mieszkańców, bo musimy na Podolszycach znów stworzyć. Nie, dlatego że to osiedle wymaga tak naprawdę większej pracy, większego zaangażowania, naszej odpowiedzialności jako radnych i samego prezydenta. Bo to nie jest tylko kwestia, że dołożymy dla stowarzyszenia i będzie albo nie będzie utrzymywało tą świetlicę, tylko to jest też kwestia rewitalizacji tego obszaru, o którym cały czas mówimy, szczycimy się, że będziemy o tym robić. To nie są tylko budynki, to są też ludzie, których trzeba wspierać, których trzeba kierować i których trzeba w ten sposób, w jakiś sposób umacniać, że oni są również ważni i będą naprawdę super dobrymi mieszkańcami Płocka, ale trzeba im taką ofertę stworzyć, a nie ją zabierać. Nie jest to dla mnie tłumaczeniem, że mamy 5 świetlic, zlikwidujemy jedno, jeszcze mają alternatywę, dlatego że proszę popatrzeć na to, jakim wieku są tam w innych świetlicach te dzieci, w jaki sposób są prowadzone zajęcia i co ta świetlica im daje. Bo to jest dobro, które daje stowarzyszenie, bo to jest obowiązek, który niejako gmina przerzuciła, oczywiście przy dobrej woli organizacji pozarządowych. Czyli nie prowadzi samo miasto świetlic środowiskowych, tylko prowadzą organizacje pozarządowe. I trzeba je cenić za to, że w ogóle podejmują się takiego dzieła i te osoby, które są pracują w tych świetlicach, pracują z tymi dziećmi, są naprawdę pasjonatami. I ja bym ich ceniła za tą pracę, którą wykonują u podstaw, bo to powinno być dla nas bardzo istotne z punktu widzenia osób, które decydują o finansach tego miasta. Ja pozwolę sobie w ramach polemiki. Szanowna Pani Radna, jak sobie Pani wyobraża sytuację, że w jednej świetlicy na dziecko przeznaczamy 600 zł, w drugiej przeznaczamy 300? W jaki sposób Pani to wytłumaczy, choćby tym rodzicom tych dzieci? Dlatego przyjęliśmy kryterium, a jak pan wytłumaczy rodzicom, a jak Pan wytłumaczy rodzicom dzieci, że przepraszam, ale zamykamy świetlicę, a tutaj na przykład będzie dom dziennego pobytu dla seniorów, albo świetlica dla seniorów, a te dzieci mogą sobie pójść do innej świetlicy? Jak można tak wytłumaczyć? Pieniądze wystarczają na przykład na Bartniczej, czy w innych miejscach, to dlaczego mają nie wystarczać tutaj? 400 zł jest na każde dziecko w całym mieście. Chyba że stworzymy kryteria, że w zależności od dzielnicy będzie inna kwota. Ale to jest rola państwa radnych. Pana też. Pan też jest radnym. Być może na Bartniczej jest więcej osób, ale wydaje mi się, że tutaj nie powinniśmy myśleć w kierunku obniżania kosztów, bo jak pan Jacek powiedział, na dziecku nie powinniśmy oszczędzać. Przede wszystkim, ale jeszcze panu Tomaszowi dajmy dojść do słowa. To znaczy, ja myślę, że wszyscy radni bez względu na swoje szyldy partyjne, którzy znają specyfikę działania tego typu jednostek, naprawdę są pewnie za tym, żeby jak najwięcej tego typu jednostek utrzymać, w szczególności na pewnych osiedlach, które mają swoją specyfikę i oczywiście Starówka jak najbardziej, bo jest na podium pewnie tej specyficznej tak naprawdę właśnie tego specyficznego funkcjonowania całego osiedla. Również inne osiedle, które może są trochę biedniejsze niż na przykład właśnie Podolszyce i ta sytuacja niewątpliwie nie jest wyjątkowa, jeżeli chodzi tylko o Płock, ale również o inne samorządy. To ja raczej bym skierował jakby refleksję do kreatora budżetu, do pana prezydenta, który uważam, że dla pewnego spokoju i jakby zajęcia się tą jednostką, tymi dziećmi, powinien darować sobie jakby oszczędzanie tych 30 tysięcy. Powiem dlaczego. Muszę państwu powiedzieć szczerze, że ja jestem na takim bardzo dużym łączu, jestem zaangażowany w życie pewnych świetlic właśnie tego typu i nie tylko w Płocku, ale również w subregionie. I to, co powiedzieliście państwo wszyscy, niejednokrotnie dzieci te, które tam przebywają, nie tylko przebywają dlatego, że tata czy mama poszedł do pracy na drugą zmianę, nie tylko dlatego, żeby pobudzać swoją kreatywność, żeby w pewien sposób jakby wyłuskiwać swoje talenty, które na pewno te dzieci mają. Natomiast według mojej oceny i opinii te świetlice są... czasami zastępują rodziców, czasami też pomagają tak naprawdę odrobić lekcje. Są to też miejsca, gdzie dziecko właśnie może tam doświadczyć tej dobrej kultury, tej przez duże K, wyjść do kina, wyjść do teatru. Może też dziecko tam coś dobrego zjeść po prostu i mi kojarzy się to właśnie z takim, trochę z taką rodziną zastępczą, trochę z integracją, trochę z porzuceniem tych problemów, które niejednokrotnie te dzieci napotykają w domach i
No ja nie jestem w stanie tu, nawet rozumiejąc ekonomię, bo ja rozumiem, że tych dzieci jest mniej, że niejednokrotnie te dzieci no, nie przychodzą może w danym roku, ale faktem jest, że może nastąpić pewien kryzys, pewne załamanie na danym osiedlu i takich dzieci na przykład za 5 miesięcy może być więcej i to może być jedyne miejsce dla nich do tego normalnego rozwoju, powiem to w ten sposób, i uważam, że możemy szukać oszczędności w innym miejscu, jeżeli chodzi o te świetlice. Ja dla dobra tych dzieci po prostu zostawiłbym w świętym spokoju, już nie chcę tłumaczyć szerszych powodów, te miejsca, a jeżeli chodzi o pewną współpracę na linii stowarzyszenie czy fundacja, która prowadzi tego typu jednostkę, Urząd Miasta, no proponowałbym w pewien sposób zainteresowanie różnymi ofertami dodatkowymi te osoby, bo te osoby tu, tak jak przedmówcy mówili, w pewien sposób zajmują się tym jako, i pewnie traktują to jako służbę tak naprawdę drugiemu człowiekowi, w tym wypadku po prostu dzieciom, dziecku. Zainteresowałbym ich pewnymi możliwościami, o którym może oni po prostu nie wiedzą, czyli pozyskiwanie grantów, czy to z Orlenu, patrząc na panią przewodniczącą, no jakby ja też zachęcam do tego, żeby spojrzeli szerzej na samorząd województwa i tak dalej, i tak dalej. To jest fundusz grantowy. Tak, natomiast naprawdę uwierzcie mi, że ja bywam w tych świetlicach tam kilka razy do roku i no w mojej ocenie jest to coś więcej niż tylko przebywanie dzieci z racji dwuzmianowej pracy. No zresztą doskonale w tym towarzystwie wiemy, że są różne problemy w rodzinach i tam te dzieci znajdują spokój i prawdą może jest. Ja tego też nie neguję, że w 2018 roku akurat w tej świetlicy było połowę mniej dzieciaczków niż na przykład dwa lata temu, czy trzy. Może nie, i tak. Było więcej. Ale może na przykład. Natomiast dla mnie to jakby nie jest powód do tego, że mamy te 30 tysięcy oszczędzić, bo naprawdę wydajemy wiele więcej pieniędzy na może mniej ciekawe społecznie wydarzenia, więc tak jak to powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, jakby zamykam dyskusję ze swojej strony, że dla świętego spokoju, dla dobra tych dzieci, które niejednokrotnie są bardzo potrzebujące, zostawmy te 30 tysięcy i zamknijmy temat. Powiem tak, jeszcze wiele z tych sieci środowiskowych nie zamawia sobie cateringów. Te osoby, które tam pracują w tych świetlicach, same przygotowują posiłki, chodzą same, robią zakupy, te panie, przynoszą produkty i same robią posiłki dla dzieci, same wykonują to na oczach tych dzieci, czasami te dzieci nawet im pomagają. To też jest forma nauki, też jest forma terapii, też jest forma integracji takiej wspólnej, tak, że w rodzinie tak powinno być, bo często niestety te dzieci nie mają takiego obrazu rodziny. Dokładnie. Podsumowując temat, bo niestety czas programu jest ograniczony, to co wspomniał pan Artur, że jest 5 świetlic na terenie Starego Miasta. Owszem, jest 5 świetlic, ale rodzice wyrazili się jednoznacznie. W momencie, w którym, tak jak proponował urząd, miałyby te dzieci przejść do świetlicy przy ulicy Kościuszki czy przy ulicy Krótkiej, a rodzice ich nie puszczą, ponieważ często ta świetlica pracuje do godziny 19. Te dzieciaki przebywają tam popołudniami. One po nocach nie będą wracały z tak daleka do domów. Rodzice na to po prostu nie pozwolą. Więc jedyną alternatywą dla tych dzieci jest po prostu siedzenie w domu, albo co gorsze przebywanie na ulicy, gdzie dobrych wzorców na pewno nie uświadczą. I ja tym samym apeluję, mam nadzieję, że państwo radni i samorządowcy przychylą się do tego. Ja mogę się zobowiązać, pani redaktor, że na pewno ten temat podejmę. Już zaczęłam przygotować interpelację i na pewno ją jeszcze w dniu dzisiejszym złożę. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję w takim razie, że do zamknięcia tej świetlicy nie dojdzie, ani do żadnej innej świetlicy na terenie Płocka czy okolic. Dziękuję państwu bardzo za obecność. Moimi gośćmi byli dzisiaj pani Violetta Kulpa. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Kominek. Dziękuję, do zobaczenia. Pan Artur Kras. Dziękuję bardzo. Oraz pan Jacek Rudzieniec. Dziękuję. A z państwem widzimy się i słyszymy już za tydzień. Przekrój tygodnia.